Jednym z ważniejszych i dłuższych przystanków naszej bałkańskiej wyprawy była niewielka wyspa Korfu, leżąca u zachodnich wybrzeży Grecji na Morzu Jońskim. Dotrzeć na nią można samolotem albo promem. Ponieważ my podróżowaliśmy samochodem, skorzystaliśmy z promu. Podróż minęła nam szybko i bardzo przyjemnie. Postanowiliśmy zatrzymać się kilka dni w urokliwej miejscowości Sidari, kurortu znanego z licznych przewodników turystycznych. Po zakwaterowaniu wybraliśmy się na długi spacer. I faktycznie, tak jak podają liczne przewodniki, Korfu jest wyspą niezwykle zieloną. Podziwialiśmy przepiękną roślinność, imponujące palmy, ogromne kwitnące kaktusy, drzewa i krzewy z dorodnymi owocami oraz gaje oliwne. Dotarliśmy do słynnego na całym świecie kanału Lamour, kanału miłości. Legenda głosi, że jeśli przepłynie go niezamężna kobieta marząca o zamążpójściu, to wkrótce stanie na ślubnym kobiercu. Kolejnego dnia wyruszyliśmy w podróż szlakiem najpiękniejszych plaż i malowniczych zatok. Wysokie urwiska, skały o fantazyjnych kształtach, imponujące klify czy bajecznie turkusowa woda to niesamowite widoki, które dosłownie zapierają dech w piersi. Jesteśmy w raju! Thank you.
Podczas pobytu na Korfu mieliśmy także niejedną okazję, by skosztować wspaniałych greckich smakołyków w miejscowych tawernach. W tle Grek Zorba, przepiękna, tradycyjna grecka melodia, a na talerzu, co widać, grillowany oktopus. Marzyłem o tej chwili, jest cudny, jest piękny. Oktopus to jest grillowana ośmiornica, to jest cudo. A ja mam typowo grecką potrawę również, jest to sałatka grecka. O, właśnie polewam cudowną oliwką. Pachnące pomidorki, czarne oliweczki, ser typu feta grecki, oczywiście ogóreczki, no i wspaniała aromatyczna cebulka. Mam pyszną musakę, typowa grecka potrawa, zaraz powiem, czy dobra. Pyszna. Wieczorami wychodziliśmy w miasto, by poobserwować, jak bawią się wspólnie mieszkańcy wyspy i turyści z całego świata. Zewsząd słychać muzykę, zarówno tradycyjne greckie pieśni, jak i światowe przeboje. Te dni, które spędziliśmy na Korfu, będziemy z pewnością miło wspominać. Oczywiście nie poznaliśmy dokładnie całej wyspy, ale na pewno zwiedziliśmy najpiękniejsze jej zakątki. Ponieważ odczuwam jednak pewien niedosyt, z pewnością za czas jakiś na tę piękną, zieloną wyspę powrócę.